Witam wszystkich serdecznie na kolejnych prezentacjach i relacjach Autoimport Nieporęcz. Przed nami prezentacja auta kolejnego, który wchodzi normalnie do oferty, kolejnego wyjątkowego samochodu, który niezwykle ciężko kupić i szczególnie ciężko kupić w stanie takim jak ten egzemplarz. Mamy do czynienia tutaj z topową wersją XC90, jeżeli chodzi o wersję silnikową. 4.4 V8, kultowy silnik konstrukcji Yamahy, model po faceliftingowy, co jest bardzo ważne. Dlaczego to jest bardzo ważne? Dlatego, że mamy już tutaj poprawioną skrzynię biegów i poprawiony silnik, właśnie ten 4.4 V8. Nazwijmy to, ma mniej problemów z wyciekami. Jeżeli szukacie V8, mniejszym ryzykiem zawsze jest wybór właśnie modelu poliftowego i tutaj taki właśnie model mamy. Coś jeszcze ciekawsze w tym egzemplarzu, jest to wersja europejska, nie ze Stanów, auto sprowadzone z Niemiec. O dziwo, bezwypadkowe, chyba nawet w oryginalnym lakierze, zresztą wszystko Wam dokładnie pokażę. Auto troszeczkę się przykurzyło, ale myślę, że V8 i tak zrobi na Was wrażenie. Tak się właśnie prezentuje w XC90 w kultowym silniku V8. Ten silnik jest przekozacki, jeżeli chodzi o brzmienie, jeżeli chodzi o osiągi. 315 koni V8, słuchajcie, umieszczona poprzecznie. Dokładnie, umieszczona poprzecznie. Volvo nie wiedziało, jak taki silnik ma właśnie zmieścić w tym modelu. X5 Mercedesa, czy BMW Mercedes miało V8, a Volvo tego brakowało. I zgłosiło się do Yamahy. Yamaha takie coś zrobiła kiedyś dla Forda, Taurusa SHO i tam właśnie stworzyła silnik V8, który mogli spakować do małego, że tak powiem, wnętrza. I tutaj też ten silnik jest, powiem Wam szczerze, bardzo mocno upchany. To jest chyba jedyna V8 na rynku, która jest właśnie umieszczona poprzecznie. Silnik genialny. Jeżeli sobie poczytacie, to ten silnik na przykład jest stosowany teraz w sportowych samochodach Noble brytyjskiej konstrukcji i ma ponad moc 600 koni. Oczywiście wspomagany turbosprężarkami. Tutaj mamy silnik wolno sący. Oczywiście krąży opinia w internecie, że to jest bardzo drogi silnik w utrzymaniu. I tak jest, słuchajcie, no to jest kultowa jednostka, najdroższa, że tak powiem, w zestawieniu, jak takie auto sobie konfigurowaliście. To jest egzemplarz z 2000 bodajże 7 albo 8 roku, zaraz Wam to potwierdzę. Taka ciekawostka dla Was, jak sprawdzić rocznik samochodu, jeżeli nie jesteście pewni? Na szybach możecie prosto sprawdzić, tu akurat jest 7, czyli jest to 2007 rok, ale szyby mogą być wyprodukowane, słuchajcie, wcześniej. Jeżeli to jest na przykład auto sprzedane w 2008 roku na początku, czyli styczeń, luty, to właśnie szyby mogą być jeszcze z magazynu z 2007 roku. Kolejną rzeczą, gdzie możecie sprawdzić i tutaj będziecie już mieli faktyczny rok produkcji samochodu, to macie pasy. I tutaj mamy rocznik, zobaczcie, year 08. Także jest to auto z 2008 roku na 100%, bo nie mogły być pasy wyprodukowane później niż wyprodukowane auto. I też tak możecie sprawdzić, czy aby pasy nie były wymieniane. Zawsze taka, że tak powiem, taka tasiemka powinna przy pasach być. Także mamy 2008 rok, niewielki przebieg, bo poniżej 200 tysięcy, 190 bodajże 3000 km. No i kultowa wersja V8, która uważam, że jest czymś fajnym, jeżeli chodzi o ten model, bo ten samochód, wiecie, z zewnątrz nie wygląda. Jak go odpalimy, to naprawdę jest przepiękne brzmienie tego silnika. Jak ktoś tam pisze, wiecie, w komentarzach, że brzmienie silnika jest jak kosiarka, to zapraszam, naprawdę posłuchajcie sobie, jak ten samochód brzmi na żywo. Mamy nagranie, tutaj będzie wrzucone w filmie, zresztą zaraz może wrzucę, jak brzmi na postoju i postaram się jeszcze nagrać podczas jazdy, bo podczas jazdy wydech jeszcze zupełnie inaczej oddaje ten dźwięk. Także przechodzimy, słuchajcie, może do dźwięku właśnie wydechu V8. Tutaj wydech delikatnie zmodyfikowany. Też jest ciekawa historia z tym wydechem. Ten wydech, słuchajcie, jak to auto przyjechało z Niemiec, tak nie wyglądał. Ten wydech był wysunięty 30 cm tutaj poza obrys zderzaka i w ogóle był przekręcony w prawą stronę. Mocowanie, zresztą zamontowanie w Niemczech tego wydechu, po prostu no tragedia. Zresztą zaraz wrzucę zdjęcia, to sobie zobaczycie. Właśnie a la niemiecka jakość. A tak został wydech, zobaczcie, poprawiony przez moich tutaj fachowców z Michałowa Reginowa, którzy się za Auto House się nazywa, gorąco Wam polecam. Wydech z kwasówki, ale zobaczcie, teraz ma tak przeidealną linię, idealnie jest spasowany do zderzaka i nie wygląda komicznie, dosłownie komicznie, bo tam wyglądał ten wydech po prostu komicznie. No i co, przechodzimy, słuchajcie, do dźwięku tego wydechu, bo jak już o nim porozmawialiśmy, to teraz Wam pokażę, jak ten wydech brzmi właśnie w V8.
co, komu się podoba dźwięk V8? Mi się mega podoba, szczególnie jak go odpalicie, jak jest zimny na ssaniu. Coś pięknego, po prostu taki basowy pomruk, fajny właśnie silnika V8. Przechodzimy, słuchajcie, do tego, na co wszyscy czekają. Czy auto jest bezwypadkowe, czy jest w oryginalnym lakierze. Także zaczynamy, słuchajcie, pomiar lakieru w aucie z 2008 roku. Kurz nam nie przeszkadza. U mnie auta niestety się kurzą, słuchajcie, tak naprawdę no, na drugi dzień po myciu. Także ja tutaj nic generalnie nie zrobię. Mamy lakierowaną maskę na pewno. Mamy podwójny lakier, 200 mikronów, to nie jest oryginał. I jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o błotnik lewy przedni, zobaczcie, oryginał lakier i tutaj raczej było już polerowany ten błotnik, bo mamy 90 mikronów. Tutaj oryginał lakier, jeszcze sobie zobaczymy dół drzwi, bo to też ważna rzecz. Oryginalny lakier. Tutaj macie tak zwane wlepki, to są oryginalne wlepki w XC90. Nie wiem, powiem Wam szczerze, dlaczego nie są polakierowane na przykład te doły plastików. Taka wersja musiała być niestety. Zdarzają się już egzemplarze, które mają polakierowane. Generalnie można to wszystko polakierować. Nie wiem, jaki byłby koszt. Na pewno by nam troszeczkę to odświeżyło wygląd tego samochodu. Pamiętacie, że XC90 no, była produkowana od 2003 roku do 2014 roku, także bardzo, bardzo długo i bardzo mało modyfikacji w tym samochodzie zostało wprowadzone. Właśnie pierwszy lifting był w grudniu 2006 roku i warto właśnie kupować, słuchajcie, modele poliftowe, bo przede wszystkim ważną zmianą w modelu poliftowym jest to, że zmieniono już zabezpieczenie komputera głównego, tak zwanego CEMU. Nie dostaje się tam woda. W modelach przedliftowych ta woda niestety się dostawała, a CEMy przedliftowe są niedostępne. Nie można jej kupić, poczekajcie, bo nie widziałem, dach jest oryginał. Także mamy całe auto w oryginale, nigdzie nie malowane, co przy przepraszam, maska była malowana. Czy sobie zobaczymy z tej strony, jak nam wypada. Tak, maska była zdecydowanie, ma drugi lakier, także jedyny element lakierowany, słuchajcie, w tym samochodzie to maska. Jeśli chodzi o uszkodzenia lakiernicze, jak na 2008 rok, powiem Wam szczerze, nie ma tego za wiele. Bardzo ładne lampy. Lampy oczywiście musieliśmy przepolerować, bo tak nie wyglądały. Soczewkowe, ale w modelach poliftowych już te soczewki są. To nie jest nic wyjątkowego. Pokażę jakieś takie, no postaram się znaleźć jakieś, nie wiem, przełamania lakieru, coś takiego tutaj, coś nam się dzieje na dole, takie delikatne jakieś przełamanie. Tutaj jakaś taka drobna ryska. Samochód nie był polerowany. Można go sobie wypolerować, wiecie, i tak wygłaskać. Tutaj mamy na pewno zarysowanie przy haku i tutaj. Auto wyposażone, tak jak widzicie, w hak. Hak nie jest oryginalny, był dokładany. No i tak się prezentuje z zewnątrz. Samochód stoi obecnie na 20-calowych felgach i te felgi musieliśmy do tego auta dostosować, bo jak auto przyjechało, niestety bardzo nam biło z tyłu i to była właśnie wada felg. Zostały tutaj dostosowane te felgi do tego samochodu i teraz jest wszystko idealnie. Opony, zobaczcie, Continentale z 2020 roku, także one jeszcze spokojnie pojeżdżą. I jest drugi komplet opon do tego samochodu, zimowych, także tutaj też jest fajnie, nie trzeba będzie generalnie nic do tego auta sobie dokupywać. Wersja dla niektórych minusem będzie, że jest pięcioosobowa. Także przechodzimy, słuchajcie, do wnętrza i zaczynamy opowieść o wnętrzu tego auta. Standardowo od bagażnika, który jest dosyć duży. Zobaczcie, 20-calowe opony wchodzą tutaj bez problemu. Zobaczcie, jaką oponkę od nas dostajecie. Goodyearka 2021 rok. Bardzo ładna opona. Opona premium. Nigdzie nie sparciała. W ładnym stanie. No 21 rok sparciały. Za bardzo ten rocznik nie może być. Cztery opony 20-calowe wchodzą nam do bagażnika. Mówię, tak jak mówiłem, jest to dla minusem dla wielu będzie to, że jest to wersja pięcioosobowa. I ja to rozumiem, bo fajnie też mieć cały czas te, wiecie, dwa fotele dodatkowe. Wychodziły oczywiście wersje też siedmioosobowe. Ogólnie jak XC90 wchodziła na rynek, to była naprawdę, tutaj jest jakiś taki minus, delikatnie odklejona ta listwa zbierająca. Można by było ją podkleić. Nie jest na pewno wywinięta i nie była demontowana. Nie wiem, dlaczego się odkleiła, jakaś taka wada. Środek czarny, jest to wersja sumum, czyli nie najwyższa. Najwyższą wersję w XC90 mieliście wersję Executive i zupełnie inną tapicerkę. Tutaj mamy skórę, nie jest to skóra właśnie z Executive'a, czyli taka, wiecie, naturalna. Jest to skóra też dobrej jakości, no ale Executive to jest inna liga. To jest fajny zabieg, że tak powiem, że możemy sobie, słuchajcie, cały ten tunel środkowy, zobaczcie, wyjąć. To sobie Volvo wymyśliło, że przesuwacie sobie ten fotelik do przodu, cały ten tunel wyciągacie, zobaczcie, i tam może dziecko sobie trzymać nóżki i być, że tak powiem, blisko Was. To jest taki zabieg generalnie, Volvo, taki pomysł, tylko w tym modelu było to dostępne. Każdy fotel tutaj, nie, w wersji pięcioosobowej nie jest regulowany. Możecie tylko sobie chyba złożyć oparcie i nic więcej. W wersjach siedmioosobowych możecie przesuwać przód, tył. Fotele tutaj tego nie ma.
Przechodzimy do środka, bo środek jest naprawdę, powiem Wam szczerze, w bardzo ładnym stanie. Tutaj nic nie jest spękane, wszystko, zobaczcie, niepowycierane. Przebieg zaraz Wam pokażę dokładnie, jaki jest. Fotel elektryczny z pamięcią i o dziwo, zobaczcie, nie jest pęknięty tutaj plastik. No nie, pomyliłem się, delikatne już pęknięcie jest, także jak będzie jakaś cięższa osoba wsiadała i wsiadała, wiecie, najpierw tyłem, to ten plastik prędzej czy później pęknie. Wada tego modelu, tak to nazwijmy. Jak wsiadacie tak jak ja, to się nic nie będzie działo, ale jak ktoś wsiada najpierw tyłem, a potem przodem, to niestety to wyłamie. Tak wygląda kierownica, zobaczcie jaka strukturka, delikatnie coś tam wyślizgane, ale niewiele. Odpalimy sobie, a dlaczego nie? 194, słuchajcie, kilometry przebiegu. Tak się auto prezentuje w środku. Z wyposażenia mamy skrętne ksenony, elektrycznie składane lusterka, wyłączenie, widzę, syreny i czujniki parkowania z tyłu. Mamy też kamerę cofania w modelach poliftowych. To jest fajne, że ten ekran z nawigacją został też do czegoś wykorzystany i mamy, zobaczcie, kamerę cofania. No ogólnie nawigacja w tym modelu jest do niczego niepotrzebna, nikt z tego nie korzysta. Nagłośnienie zwykłe, widzę, nie ma tutaj wyższego nagłośnienia, czujnik deszczu. No i co, wnętrze generalnie nie ma się do czego przyczepić, słuchajcie. Lecimy pod maskę, nie ma co tutaj gadać, dużo XC90, dużo pokazałem u siebie na kanale, także jak chcecie sobie pooglądać, jak te auta wyglądają, to wbijajcie po prostu w inne prezentacje. Nie będę tutaj już rozciągał tej prezentacji. Na odpalonym silniku pokażę Wam, jak pracuje V8 pod maską, bo ona pracuje naprawdę aksamitnie. No i to jest coś kultowego, coś wyjątkowego w tym samochodzie, oprócz tego, że jest to wersja europejska. To też jest coś wyjątkowego, bo w wersji europejskiej jest bardzo mało tych samochodów. Większość V8 było dostępnych w Stanach. Auto, jak widzę, ma wyposażenie na wyposażeniu Webasto. Webasto normalnie na benzynę, czyli nie musicie uruchamiać silnika i możecie włączyć sobie ogrzewanie postojowe. Pokażę Wam tutaj newralgiczne punkty. No maska, zobaczcie, była odkręcana, albo była lakierowana, ale błotniki już nie noszą tutaj śladów, żeby ktoś przy nich kręcił, coś cudował, a maska faktycznie i z tej strony, i z tamtej strony odkręcana. No i tak pracuje poprzecznie wsadzona V8. Silnik drogi w utrzymaniu, ale nie dlatego, że on się jakoś nadmiernie psuje, tylko większość rzeczy przy tym silniku obsługowych, przykładowo macie wyciek oleju, no to do tych większości rzeczy niestety trzeba ten silnik wyciągać, bo tutaj nie ma po prostu podejścia i stąd generuje duże koszty. Auto u nas przeszło serwis w serwisie Volzer, został zrobiony serwis olejowo-filtrowy i został, tu nawet zobaczcie, kuna nic nie wygryzła, bardzo ładnie to wszystko wygląda, posłuchajcie sobie. Super to pracuje, powiem Wam szczerze, bardzo aksamitnie, zamykamy, o, fajne kliknięcie. Zrobiliśmy rozszerzony serwis i sprawdzenie tego samochodu. Przede wszystkim martwiłem się o to, wiecie, bicie. Teraz tego bicia nie ma, niestety, znaczy no niestety, wadą były po prostu koła, zostały dostosowane pierścienie centrujące, jest wszystko w porządku, nie ma żadnego bicia. Bałem się, że coś jest nie tak z tylnym mostem, czy tam z półosiami, ale wszystko jest jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o wyposażenie, widzę, że jeszcze mamy elektrycznie regulowany fotel. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do podsumowania prezentacji i do serwisu, jaki w aucie wykonaliśmy. Słuchajcie, przechodzimy do dokumentacji. Pokażę, że mamy dwa kluczyki i w obydwu działają scyzoryki. Są w pełni sprawne. Mamy książkę serwisową i Wam pokażę, jak była serwisowana V8 w Niemczech, bo to też warto pokazać. Dużo widzę tutaj wpisów, elementów, generalnie tak, pierwszy serwis 20, drugi 39, potem mamy już części 59, 79, 98, 116, powymieniane tutaj jakieś rzeczy, 168 i nasz serwis 194. Czy między tym serwisem a naszym coś było robione? Raczej tak, tylko po prostu nie ma tego wpisu. W aucie, słuchajcie, ustawialiśmy zbieżność, także jest ustawiona zbieżność kół, bo była delikatnie przekręcona kierownica w lewą stronę, zobaczcie, macie przed i po nachylenia kół, także to zostało u nas zrobione, nie musicie się już martwić, że coś jest nie tak i kierownica jest prosto, chociaż musiałem na tą zbieżność jeździć dwa razy, bo najpierw ustawiał tą zbieżność Volzer i ustawił tak samo, a potem pojechałem tutaj na miejsce u nas i ustawiali u mnie tutaj w nieporęcie i jest ustawione bardzo dobrze. Łączny serwis, słuchajcie, nie wyszedł mało, bo wyszedł 4700 zł. Na V8 to i tak nie jest dużo. Zostały wymienione tuleje wahaczy z tyłu, demontaż zderzaka tył, demontaż, montaż zacisku hamulcowego, widzę, regeneracja zacisku hamulcowego jednego, geometria, zobaczcie, tutaj naliczona, ale to zostało mi odliczone ze względu na to, że musiałem to poprawić. Przegląd samochodu filtrowy, filtr powietrza, filtr oleju, wahacze przód, simmer bloki wahaczy przód, simmer bloki belki tył, naprawa zacisku hamulcowego, no i olej w skrzyni biegów też zmieniliśmy, no bo tutaj jest gdzieś odnotowane, ale wiecie, ja mam taką zasadę, że jak u mnie auto jest, nie mam dużego wkładu, a 4700 to nie jest duży wkład, to ten olej w skrzyni biegów, że tak powiem, dla świętego spokoju zmieniam. Tutaj mamy, słuchajcie, serwis jakiś wykonany, Lemforder.
Lamforder to będą jakieś tuleje, ale to jest tylko zakup Lamfordera, jest pokazany przebieg samochodu i tutaj mamy szereg, zobaczcie, jakichś fakturek. Jak ktoś tam lubi się w fakturach, że tak powiem, no fajnie, wszystko wynotowane, ale tylko na części, z tego co widzę, bez usług serwisowych. Także ja sobie to przejrzę i generalnie będzie wpisane w ofercie, co tutaj dokładnie z jakichś takich grubszych rzeczy było zrobione, żebyście też z tym wiedzieli. Słuchajcie, jedziemy na stację SKP, pokażę Wam V8 od spodu. Warto pokazać Wam samochód właśnie od spodu, żebyście też widzieli, jak to auto wygląda od spodu. Będzie pokazane tak naprawdę z każdej możliwej strony. Mieliście zrobiony pomiar lakieru, teraz będzie auto pokazane od spodu, także generalnie zdalnie możecie to auto kupić. Przez nas auto sprawdzone, wgrane polskie menu, bo to też zawsze robię, wgrane nie tylko w zegar, ale też w radio. Pamiętajcie, że radio tutaj też ma polskie jakieś, znaczy można zmienić język na polski. Nie ma żadnych zastrzeżeń na tą chwilę do silnika, nie ma żadnych wycieków. Jeżeli chodzi o hamulce, hamuje samochód bardzo ładnie, nie ściąga przy przyspieszaniu, przy hamowaniu. Także też te tuleje, które wymieniliśmy tutaj, nam poprawiły pracę tego zawieszenia i samochód naprawdę zachowuje się poprawnie. Nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń. Samochód będzie wystawiany w jakiejś tam kwocie. Tą kwotę zobaczycie w ogłoszeniu, które ogłoszenie oczywiście będzie podpięte do linku jako do tego filmu. Także wchodźcie w opis filmu i tam będzie link do ogłoszenia tego auta. Bardzo fajny egzemplarz, jeżeli chodzi o XC90 w V8, niezwykle rzadko występujący. Gdzieś z takim przebiegiem, nietykany gazem, oczywiście gaz znosi ten silnik. Spalanie, słuchajcie, tego silnika, bo to też jest ciekawostka. W trasie możecie zejść spokojnie poniżej 12 litrów. Po mieście myślę, że te 15 to jest takie realne spalanie, ale przyspieszenie 315-konnej V8 jest naprawdę niesamowite. I to jest zwykły silnik bez żadnych wspomagaczy, bez turbosprężarki. I naprawdę ten silnik, słuchajcie, daje radę. To jest tak, że jak chcecie tym autem przyspieszyć, po prostu wciskacie i jedziecie. I tutaj te turbosprężarki nie są potrzebne. A jak to brzmi, jak to jedzie, to ja po prostu nie mam pytań. Zresztą postaram się za chwilkę podpiąć mikrofon, jak pojedziemy na stację SKP i sobie ten samochód posłuchacie, jak podczas jazdy to brzmi. Zobaczymy XC90 z Niemiec od spodu. Newralgiczny punkt każdej XC90. Tutaj ta osłona metalowa nie jest jakoś mocno poobijana. Sanki, zobaczcie, z przodu bardzo ładne, nie mają tutaj nadmiernej korozji jeszcze. Tutaj od webasto rurka, macie wydech od webasto tutaj puszczony. Mocowania delikatne, jakaś naloty rdzy. O, tutaj to możemy spokojnie nagrywać, zobaczcie, jakie mamy tutaj warunki pracy. Wydech widzę środkowy zmieniony, taka firma, jakby ktoś się interesował. Tutaj tuleje, zobaczcie, wprasowane. Wydech końcowy, taka sama firma, też zmieniony. No i tutaj wszystko musieliśmy poprawiać, bo to było puszczone, nazwijmy to troszeczkę, może tak delikatnie, amatorszczyzna była zrobiona niemiecka. Tutaj podłużnice, zobaczcie, ładnie to wszystko wygląda. No i wózek tylny, no nie jest skorodowany. Na ten rocznik to wygląda bardzo ładnie. Jakaś powierzchowna korozja jest, ale uwierzcie mi, te wózki wyglądają dużo, dużo gorzej. Tuleje to widzicie, po to żeśmy ustawiali też geometrię w samochodzie. No i co? I silnik pokazujemy, bo to jest najważniejsze, czy ma wycieki, czy nie ma. Nic tu się nie leje, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Także nie ma tutaj za bardzo się do czego przyczepić. Wydechy, katalizatory, wszystko na swoim miejscu. Także samochód jak najbardziej godny polecenia. Tak to się tu prezentuje, widzę filtr paliwa. No filtr paliwa można by było zmienić, widać, że troszkę już stary jest. A tutaj jak to upchane, ciaśniutko wszystko. Także tak to się prezentuje generalnie. Tak się V8 prezentuje. Tutaj widzę, że jest jakieś jednak zapocenie. Zobaczcie, z tej strony niewielkie. Ale jak chłopaki na to nie zwrócili uwagi, to raczej nic poważnego, bo auto u nich było. Więc powinni dać znać, jeżeli coś było nie tak. Dobra, jedziemy, słuchajcie, na plac na podsumowanie. Tak się prezentuje, słuchajcie, XC90 V8. Dokładnie, nie zmylcie się. To jest prawdziwe, prawilne V8. Tam ludzie różnie dziwnie piszą. To jest genialny silnik, słuchajcie. Jak sobie poczytacie, mówię, występuje w sportowych odmianach samochodów firmy Noble. Stworzyła go Yamaha i Yamaha naprawdę to ma doświadczenie w produkcji takich silników. I te silniki są moim zdaniem genialne konstrukcyjnie i generalnie bardzo fajnie oddają swoją moc. To, że jest umieszczony poprzecznie, to jest tylko minus dla mechaników, ale
Czy ktoś, wiecie, konstruując ten samochód, o tym myślał? No myślę, że nie, bo teraz też jak się konstruuje samochody, to mało ktoś myśli o obsłudze serwisowej. Tutaj przy większych jakichś, wiecie, wyciekach trzeba ten silnik niestety zdemontować, żeby go dobrze uszczelnić i to jest jego największa wada. Tu żadnych wycieków nie ma, zresztą zaraz zobaczycie sobie to na stacji SKP. Znaczy już zobaczyliście sobie to na stacji SKP, bo już to było. Ile to auto będzie kosztowało? Macie link do ogłoszenia w opisie, także zapraszam do ogłoszenia. Tam jest też wszystko dokładnie opisane. Nie wszystko pewnie ująłem na tym filmie. Bardzo fajna propozycja samochodu europejskiego, bezwypadkowego, praktycznie w oryginalnym lakierze, oprócz maski, to wszystko mamy w oryginale w tym samochodzie. To też jest niezwykle rzadkie na ładnej 20-calowej feldze. Ja wiem, że na tym samochodzie 20 cali nie robi wrażenia, ale to jest naprawdę 20 cali i ona wygląda, ta felga, troszeczkę na mniejszą, uważam wizualnie. Bardzo fajna propozycja, jak ktoś szuka samochodu, no nie dość, nie zbytnio taniego w utrzymaniu, tak to nazwijmy, ale fajnego jakiegoś z pięknym dźwiękiem silnika, bardzo bezpiecznego, najbezpieczniejszego w swojej klasie, w swoich czasach, z 2008 roku poliftowego, no to ciężko będzie przebić tą ofertę, bo takich samochodów w takiej konfiguracji, że jest to wersja europejska bezwypadkowa, jest bardzo, bardzo mało. Widzimy się w kolejnych prezentacjach, zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału, trzymajcie się, na razie, pozdro!